Na imię Ewelina. Jestem jedną z wolontariuszek, która pomagała dzieciom świetlicy Hades. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć, jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o mnie i jak to się zaczęło, że zaczęłam tam przychodzić do tej świetlicy. A więc tak naprawdę pan Wojtek spotkał mnie w urzędzie pracy, gdy akurat wychodziłam z tego urzędu. Zaproponował mi wtedy pracę w Hadesie. Spytał, czy nie chciałabym zostać wolontariuszką w jego świetlicy, którą prowadzi w Szkole Wyszyńskiego. A ponieważ że studiuję pedagogikę i bardzo lubię dzieci, zgodziłam się i zaczęłam przychodzić tam do świetlicy właśnie. Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku. Ja przychodziłam od poniedziałku do piątku, natomiast pan Wojtek zajęcia robi w sobotę i w niedzielę. Ja praktycznie tam przychodziłam codziennie, z wyjątkiem dni, w których byłam w szkole, no bo to wiadomo. Chciałam opowiedzieć trochę o mojej pracy, jak to wyglądało, co tak naprawdę tam robiłam, jakie przychodziły dzieci, jakie miały problemy i jak te problemy rozwiązywaliśmy. A więc dzieci było dużo, bo ponad setkę. Na początku było mniej wolontariuszy, potem ta działalność się rozwijała. A jeżeli chodzi o mnie, to pomagałam dzieciom przede wszystkim z matematyki, ale i nie tylko, z języka polskiego, z przyrody, z historii. Dzieci było dużo, dlatego starałam się pomóc każdemu dziecku tak, jak najbardziej potrafiłam. Dzieci miały ogromne zaległości z matematyki. Prawie wszystkie dzieci nie umiały tak naprawdę ułamków, czy to dodawać, czy mnożyć, czy dzielić. Były takie przypadki, które były takie dzieci, które mając powiedzmy lat 15-16 nie umiało dobrze mnożyć, czy dodawać. Takie przypadki też się zdarzały, ponieważ tam przychodziły różne dzieci z różnych środowisk, z różnymi problemami. Także przychodziły tam dzieci, które prosiły o zwykłą pomoc w odrabianiu lekcji, czy to właśnie z biologii. Ja służyłam pomocą wszystkim dzieciom. Oczywiście z matematyką było najwięcej problemów, także chciałam się skupić właśnie na matematyce. Jeżeli chodzi o matematykę, to uwagi wymagało także, czy to właśnie ułamki, czy zwykłe mnożenie, czy dodawanie, czy no po prostu cały zakres, czy to były dzieci z gimnazjum, czy nawet z liceum, to tak naprawdę to przerabialiśmy z nimi materiał z podstawówki. Zdarzało się, że dzieci, które chodziły do czwartej klasy podstawowej, były nawet lepsze od tych, które chodziły do drugiej czy do trzeciej klasy gimnazjum, więc po prostu no, dzieci miały problemy, a my jako wolontariusze, jako ja, staraliśmy się te problemy rozwiązywać i tak nasza świetlica działała właśnie półtora roku. Oczywiście dzieci nie tylko uczyły się matematyki, ale także czytały książki i to razem ze mną, ponieważ te najmłodsze dzieci, a przychodziły do nas dzieci, które miały i 5, i 6 lat, nie umiały jeszcze czytać, więc ja uczyłam ich także i literek, i uczyłam ich czytać zdania, czy nawet pojedyncze wyrazy. Najstarsze dzieci, no już dorosłe osoby, które przychodziły, miały prawie 40 lat i z nimi także prowadziliśmy różne zajęcia. I tak to wszystko wyglądało. Wolontariuszy było coraz więcej, dzieci było coraz więcej, więc tej pracy było jeszcze więcej. Gdy nauka się już skończyła i był okres, w którym można było się czy pouczyć, czy jeszcze poczytać, bo oczywiście każdy robił to, co lubił, to wtedy graliśmy w tenisa stołowego, graliśmy w bilarda. Było masę piłkarzyków, więc dzieci chętnie grały w te piłkarzyki. Masa przyrządów. Dzieci bardzo lubiły właśnie jeździć na rowerkach, na steperach. Lubiły się podciągać. Także była masa atrakcji dla dzieci i oczywiście dla wolontariuszy,
którzy przychodzili i na pewno się tam nie nudzili, ponieważ każdy znalazł, i każdy wolontariusz, i każde dziecko znalazło coś dla siebie. Ja także lubiłam i poćwiczyć na przyrządach i lubiłam bardzo grać z dziećmi w bilarda, w tenisa, więc wydaje mi się, że atmosfera tam była bardzo korzystna. Oczywiście na początku było wiele problemów z dziećmi, które się zachowywały i wulgarnie, można powiedzieć, i czasami agresywnie. Z czasem to zachowanie było coraz lepsze i dzieci same, jak już przekraczały próg Hadesu, to wiedziały, że czeka ich minimum pół godziny czytania i dopiero wtedy będą mogli pograć, pobawić się, czy nawet posiedzieć i porozmawiać z rówieśnikami. No, wydaje mi się, że to wszystko.